Witam Was serdecznie w dzisiejszym filmiku na kanale La Cardon, gdzie wspólnie sobie oglądamy absolutnie klasyczny program pod nazwą Pamiętniki z wakacji. I ja wiem, że ja kiedyś mówiłem Wam, że prawdopodobnie obejrzeliśmy już wszystkie odcinki Pamiętników z wakacji. Ale się najwyraźniej pomyliłem, bo okazuje się, że dwa pierwsze sezony Pamiętników z wakacji, wiecie, te legendarne sezony, gdzie występuje choćby Mięsny jesz, one nie były dostępne na IPLi. Natomiast na innym serwisie, którego nazwy nie wspomnę, ale kojarzy się ze świnką morską, więc dzięki temu możemy dalej oglądać Pamiętniki z wakacji, dwa pierwsze sezony. I dzisiaj Was zapraszam do odcinka pod nazwą Mami Synek. Zapraszam! A tam wiecie, jak ja idę po Monsterka teraz, to tam dajcie łapkę w górę i subskrypcję przy okazji, dobra? Jak ja pójdę do lodóweczki. Okej. Widzieliście, jaki zajebisty LEGO zestaw dostałem od widza? Star Wars LEGO K2SO. Ja tak dostałem to w paczce od widza na kanale Limonka, kanał Limonka, zajebisty kanał. Tak sobie pomyślałem, że o, LEGO, fajnie, dzięki widzu, super. Po czym przyszedł do mnie Kamil Sus na odcinek i mi powiedział, że ty, Paweł, a ty wiesz, że to LEGO to drogie. Po czym spojrzałem na Allegro i ten zestaw kosztuje prawie 200 zł. Jezus Maria! Dziękuję jeszcze raz pan widz, który mi to wysłał. Chryste, panie. Oglądajmy, zapraszam. Na tę samą wyspę prosto z lotniska przyjechała przed swój hotel rodzina Dereszów. Wiesław, były wojskowy, jest wściekły. Rezydent, który miał im pomóc w zameldowaniu się w hotelu, nie pojawił się o umówionej porze. Grażyna próbuje uspokoić męża, jednak nie zdaje się to na nic. Gdzie jest nasz rezydent? Kiedy miał być? Grażyna, gdzie jest nasz rezydent? To twoja wina! Gdzie on jest? Wiem, Grażyna, że ty stoisz za tym, że tego rezydenta tutaj nie ma. Prawdziwy mąż Polak. Tato, będzie zaraz, uspokój się. Nie znoszę tego, jeżeli ktoś jest niepunktualny. Nie toleruję tego. Wszystko musi być według porządku ustalonego z góry. Już po tym jednym zdaniu można wyczuć, że bycie dzieckiem tego pana nie jest najłatwiejszym zadaniem. Oj nie. Grażyno, to cholera jasne! Wytłumacz, czemu nie ma rezydenta! Tłumacz się! Grzesiu, my przylecieliśmy tym samym samolotem, co ty. Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? Tłumacz! Gadaj! Już miał to być. Ale proszę cię, Wiesiu, uspokój się, jesteśmy na wakacjach, zaraz ktoś po nas przyjdzie. Grażynka, no jak się uspokój? Nie denerwuj się. Ileż można czekać? No ale tato, jeszcze chwilę, powinien zaraz tu być. Chwilę. Człowiek raz w roku wyjeżdża na wakacje i co? Nawet spokojnie nie może przeżyć. A tato, po co te nerwy? Jezus Maria, stary, uspokój się. Skorzystaj z tej chwili, gdy rezydenta nie ma i sobie dokończ tą papieroska, którego masz w łapie. Ja się założę, że pan Grzesiu jest tym typem osoby, że gdyby rezydent był na czas, to by pan Grzesiu był zły za to, że rezydent jest na czas i nie ma czasu sobie zapalić papieroska pod lotniskiem. No po co nerwy, po co nerwy? No dobrze. Zobacz. Jest. Zobacz, Marcin, ile samochodów przyjechało. Niemcy przyjeżdżają, bawią się po nich, co chwila ktoś wychodzi, uspokój mimo że wojnę przegrali, się. A my? Co się uspokój? Nie ma uspokój się. Marcin, zawiąż buta. Jest, mamo, proszę dobrze. Cię, Marcinku, no. Jak cię uczyłam, złamiesz sobie nogę, przyjechaliśmy na wakacje. Mamo. Będzie jeszcze kłopot z tego. Co ty wyprawiasz? Proszę bardzo, jak cię uczyłam. Mama wiąże buty 17-latkowi. Oh boy. Ja się absolutnie tutaj nie czepiam. W zasadzie to trochę zazdroszczę. Co się śmiejecie ze mnie przed tymi swoimi całymi komputerkami, co? Jakbyście mieli moją wagę i mój bebzol... Gapisz mi się na bebech? Nie. Byście zrozumieli, że ciężko jest się tak schylić i zawiązać sobie buta. Ja też bym chciał mieć mamę, która mi buty wiąże. Bo przez to, że nie mam takiej mamy, to muszę na rzepy nosić zawsze wszystkie swoje buty. Wiecie, jak głupio iść na ślub kolegi w pełnym garniturze i w butach na rzepy? Marcin, słuchaj mamy i nie dyskutuj. Marcin, do cholery, gdzie jest rezydent? Gdzie on jest? Ale od czego jest matka? Póki żyje, będę mu we wszystkim pomagać. A on na pewno nie będzie miał mi tego za złe. Bardzo ładnie to wygląda. Ileż można czekać, no ileż można jeszcze czekać. Jeszcze chwilkę poczekamy. Ileż można czekać, kochanie. I będzie dobrze. Proszę cię, nie uciekaj nigdzie. Gdzie idziesz? To jest niedopuszczalne. Jeszcze... To jest niedopuszczalne, żeby tyle czasu tu stać i czekać. Jeszcze minutkę i zaraz ktoś po nas przyjdzie. A. Ale co to jest? To jest boisko, czy co to jest? Przepraszamy, no przecież nic nie stało. Jak się nic nie stało? Mogliśmy mnie trafić, krzywdę mi zrobić. Co to jest? Co tam się tak dobrze bawicie? Nie ma dobrej zabawy, to jest Gran Canaria, tutaj się nie bawi człowiek, rozumiecie? Nie wolno. Już nawet nie będę o tym wspominał, bo to sobie na każdym odcinku Pamiętników z wakacji wszyscy ludzie, których spotykamy, mówią po polsku. Więc już nawet nie ma sensu na to zwracać uwagi. Jak się nic nie stało? Mogliśmy mnie trafić, krzywdę mi zrobić. Naprawdę, przepraszam. To nie jest boisko. To jest hotel, człowiek przyjechał wypocząć, a nie żeby grać w piłkę. Proszę cię, uspokój się. Przepraszam na chwilę.
Wiesław! Przepraszam, co to jest? To jest boisko czy hotel? Teraz zauważyłem w ogóle, że jak jestem taki cały ubrany w czerń, czapka i tutaj sweterek, że wyglądam jak chłopak z obsługi technicznej w teatrze. O co tutaj chodzi? Oni... Bam, bam! Proszę coś zrobić z tym! Ja przyjechałem do hotelu wypocząć, a nie żeby użerać się z gównażerią tutaj. No dobrze, przepraszamy, tak? Proszę coś z tym zrobić, bo inaczej pójdę na skargę do dyrektora albo gdzie indziej. Wiesiu, uspokój się, już nic. Okej, thank you for the ball. I'm very, very sorry. Please, accept my apology. Okej, okay, bye, bye. Chłopaki, weźcie tą piłkę, idźcie gdzie indziej, bo jakiś debil ten facet, ten Grzesiu jest. Weźcie to, idźcie. Nie stało to, nie żadna tragedia. Wiesław, nic się nie stało, sami tutaj nie jesteśmy. Zgoda, zgoda, ale zobacz, która jest godzina. Zobacz, która jest godzina. Zaraz ktoś po nas wyjdzie i będzie wszystko dobrze. Zaraz, gdzie jest Marcin? Zaraz. Gdzie jest Marcin? Marcina nie ma. Tego jednego znam ze szkoły, Szymona. Marcin geniusz zrobił to, co powinien zrobić od początku. Spierniczył! Nie no, ale nie będę oszukiwał. Na miejscu Marcina z takim tatą i z taką mamą, to bym w samolocie już otworzył drzwi i sobie tam wyleciał. Jezus Maria, już się nie mogę doczekać komentarzy ekspertów pod tytułem Actually, Paweł, w samolocie nie może otworzyć drzwi, bo jest ciśnienie! Shut the fuck up! Nie chciałem, żeby widzieli, jak mama wiązała mi buty. To już było totalne przegięcie. Oni sobie przyjechali sami bez rodziców, a ja co? No całe wakacje musiałem się męczyć z nimi. Marcin! No tutaj koło nas być! Gdzie on jest? Marcin, nie reaguj na imię, uciekaj! Biegnij, Marcin, biegnij! Catch me if you can! Może już poszedł na recepcję. Chodź weźmiemy walizki i pójdziemy. A może do ubikacji poszedł gdzieś? Trzeba Chodź go poszukać. Weźmiemy walizki i pójdziemy. Może już tam siedzi na recepcji. Nie wiem, tak czy inaczej jest ta godzina, kochanie, że idziemy i załatwimy tą sprawę sami. Dłużej nie będę czekał. To jest skandal i niedopuszczalne. No tak, kochanie. Może i jesteśmy pół godziny przed czasem, ale rezydent powinien tutaj już być na nas czekać. Do cholery jasnej. To jest jego wina. W jaki sposób żyć jak ten pan z takim ciśnieniem cały czas? Czy to na zawał idzie zejść od razu? Może ten pan ma taką samą tajemnicę jak Bruce Banner. On jest zawsze... I'm always angry. Jak się nie Wszystko denerwuj, będzie jak się dobrze. Nie denerwuj. Chodź, musimy poszukać na wakacje Marcina. Po to, żeby wypocząć. Syn nam teraz zginął, nie mamy syna, musimy go znaleźć. Jeszcze poszukamy go. Nie dość, że z tym kłopoty, to jeszcze z Marcinem. Co roku wszędzie musiałem jeździć z rodzicami. Oni po prostu byli niereformowani. Gdzie byśmy nie poszli, tam wszędzie musieli zrobić mi siarę. I tak było zawsze na każdych wakacjach. To ja podziwiam Marcina, że on jeszcze ma na cokolwiek siłę. Ja po prostu w tym momencie już bym odpuścił sobie kompletnie. Już po prostu niech się dzieje wola nieba. Po prostu wywalony na wszystko już. I rodzice tak czy siak zrobią siarę, nieważne co zrobię, co powiem. Więc po prostu trzeba to zaakceptować i jakoś tak wegetować sobie. W tym samym czasie u Dereszów. Rodzina już się zameldowała w hotelu. Wiesław nie jest zadowolony z pokoju. A nie Wiesławie, tutaj widzę klasycznie białe skarpetki, sandały. Doceniam to, doceniam poświęcenie dla klasyki. Kazał tłumaczyć synowi rozmowę z recepcjonistą. Nieposprzątane, brudno. Angry because their room is very, very not clean. Telewizor nie odbiera wszystkich kanałów. Teraz jest nieposprzątany. Wanna brudna jest, proszę pana. No problem. I call the room service and clean the rooms in 5 minutes. Pan tutaj mówi, że wszystko nam posprzątają w 5 minut, to wszystko zostanie załatwione. Tak, powiedział, że to właśnie wszystko zostanie. Wcześniej Marcin myślał, że uniknie spotkania ze znajomymi chłopakami. Niestety nie było to możliwe. Jak ich zobaczyłem wszystkich, że będziemy mieszkać razem w jednym hotelu, to wiedziałem, że przez całe wakacje będą mieli ze mnie polewkę. Już gorzej być nie mogło. Cześć. Cześć, cześć. Jezu, jak wspaniale. To znaczy dla tych chłopaków. Dla Marcina to bardzo źle. Przyjechałem na wakacje z rodzicami. To jest twój stary? Tak, to jest moja pamiętasz go? Ty pamiętasz go sprzed hotelu? Wiesz, jaki nam dym zrobił o piłkę? No ja nie wiem, nie było mnie, ale wiesz, jaki on jest. Wiesz, tam dobra, nie będę się mówić, co on w szkole, jakie dym robi. O, dobrego typa. Tak, proszę, to jest Kasia, to jest Marcin. Cześć, Kasia, jestem, miło mi bardzo. Łączki, wszystko. Klasa z kartek? No. Co tam? Co tutaj robisz? Na wakacje jesteś sam. Bardzo mi się podoba, że Marcinowi reżyser kazał być takim przygarbionym gościem z przylizanymi włosami i taki bardzo taki niezręczny, no. Jeszcze mu do sobie brakuje monitora pod pachą, fotel RGB ergonomiczny gamingowy z sobą wozi wszędzie. Prawdziwy gamer. Gamers rise up! Szkoda mi było Marcina, że musiał przyjechać z rodzicami, bo w naszym wieku to już troszkę siara. Kasia ma 19 lat, tak? Okej.
ale wydawał się taki miły, taki inny, a ja takich lubię. No witam, Kasia. Czy może wspominałem, że posiadam 3 sutki? Mama Marcina chce wiedzieć wszystko o synu. Podchodzi do niego, bo jest ciekawa, z kim rozmawia. Marcin, a to twoi znajomi? Dzień dobry. No tak, to są moi znajomi. Może byś mnie z nimi przedstawił? No to z Szymon razem chodzimy do szkoły. Grażyna, mama dzień dobry, Marcina. Szymon, witam. To jest jego kolega Kacper. Miło mi. Dzień dobry, no i Kasia. Miło mi. A gdzie są wasi rodzice? W Polsce. Jak w Polsce? Tak. Sami żeście tu przyjechali? Tak. No, no proszę cię, zostaw ich. Bo sobie damy radę. W sumie już się sami bawimy na wakacje. No. No ale przecież ktoś za was jest odpowiedzialny. Wow, 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 wow. W Polsce są wasi rodzice? To kto wam wiąże buty? Mamo, tak, daj sami za siebie. Oni są już w takim wieku, że sobie poradzą, proszę. Ty się. Jeszcze długo nie będziesz sam na wakacjach. To my już uciekamy, bo tam plaża na nas czeka, także... Marcin się ma. Trzymaj się, chodź Kasia za... Ale jak tak może być, Marcin? To rodzice się nim nie interesują? Jak się nie interesują? Oni już są w takim wieku, że już sami mogą jeździć na wakacje, proszę cię, odpuść. No dobrze, sprawa sprzątania załatwiona jest. A to nie były, kochanie, te łobuzy sprzed hotelu, które mnie piłką uderzyły? Tak, te. I wyobraź sobie, że oni sami na wakacje przyjechali. Te łobuzy, kochanie, te, które się tak dobrze bawiły na wakacjach? Jezus Maria, najgorsi. Ach. W tym samym czasie Dereszowie poszli na basen. Marcin niesie torbę swojej mamy. Jednak jest zły na nią. Uważa, że przez nią jego wakacje nie będą udane. Nie wiem, czy te wakacje będą takie udane. A co się stało, Marcinku? A co się stało, Marcinku? Mama, wytłumaczę ci, żebyś zrozumiała. Wy się staliście. Spójrz na moje majtki. Popatrz, jak ja wyglądam. Bardzo ładnie wyglądasz. One są za ciosne. Dlaczego wyrzuciłaś mi te stare majtki? Te są beznadziejne. Marcinku. Nie mów takim tonem do matki. I ten biedny Niemiec przechodzący w tle. Wyobraźcie sobie, co on musi teraz myśleć? Cholera jasna, 80 lat, kurwa, pracy, żeby teraz na emeryturze pojechać sobie na wakacje. Ale nawet na wakacjach nie mogę odpocząć, bo zasrani Polacy jakieś seriale tutaj nagrywają. Cholera jasna! Tamte spodenki ci wyrzuciłam, bo były porozciągane, były już niefajne i dlatego kupiłam ci nowe. Wyglądam w nich jak? Bardzo ładnie w nich, syneczku, wyglądasz. Są super. Na basenie Marcin ponownie spotyka swoich znajomych. Chłopak znów jest obiektem ich drwin. Dalej. Ej, powiedz mi... A gdzie ty tak przytyrałeś te bicepsy? Chodź, Grażynka, rozcielimy ręczniki. Ale polecisz mi siłą, to hotelowa siłownia, nie? Ale musimy się wybrać razem na jakiś trening, nie? A Kasia? A powiedz mi, tak ci się podoba, czy jeszcze przedziałek bym sobie musiał zrobić? Przedziałek, nie? Bo to lepiej by było. Daj mi torebkę. Tam mam olej do opalania. Muszę cię naoliwić przed słońcem. Marcinek, bo się spalisz, naprawdę. Marcinku, pamiętasz, jak w tamtym roku skóra ci popękała od słońca? Marcinku, bo się spalisz! O nie, kolego, no. Rak skóry to nie żarty, byczku! Weź daj spokój, nie ja trzeba. Marcinku, zobacz, gdzie ty tu słońce widzisz? Słońca nie ma, ale, no ale... jest cieplutko i też ci skórę może poranić. Cię. Bardzo cię proszę, nie kłóć się ze mną. Marcin wstydzi się przed znajomymi, że matka traktuje go jak 3-letnie dziecko. Co jest z wami, gówniarze? Wy nie wiecie, że nie wolno skakać dobrze z brzegu do wody? Dlaczego? O co chodzi znowu? Zrobicie komuś krzywdę albo sobie. Nie widzicie, że tutaj małe dzieci dobrze, pływają w środku? Spokojnie, gdzie? Co jest z wami, gówniarze? Kurwa, wy nie wiecie, że... O, o. Co ty, pijany jesteś? Nie wiecie, że do wody nie wolno skakać, ani dobrze się bawić na tych wakacjach? A w ogóle to wyjdzie z tej wody, ona nie jest do pływania. Krzywdę albo sobie. Nie widzicie, że tutaj małe dzieci dobrze, pływają w środku? Spokojnie, gdzie? Zwariował? Przecież nic się nie stało. Jeszcze raz i pójdę na skargę do dyrekcji, zrobi za nim porządek. Ale co to się dzieje złego? Tacy ludzie na wakacjach są absolutnie rozkoszni. No. Właśnie dlatego, że są wakacje i każdy przyjechał tu wypocząć w spokoju. Nie, dobra, stary, weź. Ostatni raz, żeby mi to było. Dobrze, już. Pewnie, że można się bawić, ale trzeba to robić z głową. Jeżeli obsługa hotelu nie zwraca na to uwagi, trzeba zająć się tym samemu. Pewnie, że można się bawić, ale tylko w taki sposób, jak ja wam powiem. Inaczej nie wolno. Inaczej gówniarze weszliby nam na głowę. Znajomi Marcina, widząc, że pod okiem Wiesława zabawa na basenie nie uda się. Wiesław? Czy on się ostatnio nazywał Grzesiu? Co jest, chwila. Zapamiętaj ten czas, dobrze wiesz. A, Wiesław się nazywał. Patrzcie, jednak debil ze mnie. Wydawało mi się, że Marcin nie był taki, za jakiego go uważali jego rodzice. I za bardzo go ustawiali.
i myślałam, że mógłby się im czasami troszkę postawić. Ja generalnie byłam w zespole harcerek w młodości i tam się uczyliśmy kodu Morsa. I ja mam prawie 100% pewność, że Marcin swoim wzrokiem wysyła sygnały SOS! Dlatego go zaprosiłam, żeby z nami poszedł. Marcin, chodź z nami na plażę. Nie, on nigdzie nie pójdzie, bo my jeszcze idziemy zaraz zwiedzać. No sama widzisz, przepraszam. Gdzieś już od... Marcin, poczekaj chwilę. Paśka. Słuchaj, a może miałbyś ochotę iść do baru na plażę wieczorem? No ja bardzo chętnie bym poszedł, no ale sama widzisz, jacy są moi starzy. Oni nie, nie przejdzie, oni no się nie zgodzą. No to miłej zabawy. No, pa. Ja widziałem to dotknięcie w ramię, ja to widziałem. Wolałem iść na plażę niż siedzieć z rodzicami, ale moja mama by mnie nigdy nie puściła. Ona z góry już mi zaplanowała całe wakacje. Jak Kaśka zaproponowała temu Marcinowi, żeby poszedł z nami na plażę, to ja myślałem, że zejdę. No, co my mieliśmy z nim robić? Co, zamki budować z piasku, nie wiem, wodą się chlapać? Nic się nie przejmuj, synu. Pójdziemy teraz, pokąpiemy się. Później pójdziemy, jeszcze pozwiedzamy wyspę. Pójdziemy, gdzieś sobie coś zjemy. Zobacz, ile tu jest jeszcze atrakcji do obejrzenia. Człowieku! I ten pusty basen i puste leżaki. Moment, w którym przychodzisz nad basen i wszyscy inni goście uciekają z leżaków, to jest moment, w którym trzeba się nad sobą zastanowić. Na Gran Canaria nadszedł wieczór. Dereszowie wybrali się do restauracji. Wiesław chce się pokazać rodzinie z jak najlepszej strony. Wybrał jedną z droższych restauracji. Pan Wiesław chce się pokazać swojej rodzinie z jak najlepszej strony. Panie Wiesławie, pan jest pewien, że pan chce mieć tą saszetkę założoną w takim razie? Na pewno? Ponieważ pierwszy raz są za granicą, uważa, że żona i syn powinni zaznać luksusów. Niestety mężczyzna znów narzeka. Uważa, że 5 minut oczekiwania na kelnera to za dużo. Twierdzi, że gdyby byli z Niemiec, obsługa już dawno by się nimi zainteresowała. Synek, nieważne ile zapłacimy. O Jezu, chwila, czy ja dobrze słyszałem? Czy on powiedział, że gdyby byli z Niemiec, to by obsługa się szybciej nimi zainteresowała? A, czyli to jest ten rodzaj Polaka. Ale zobacz, kelnery do nas jeszcze nie przychodzą. Gdyby to były Niemcy, to już raz, dwa by koło nich stali. A no, żeby tato, Polacy, to co? Daj spokój. No. Przyjdzie zaraz. Polacy ze swoimi brudnymi złotówkami, a nie euro. Nie, ale serio, wy nadal używacie w tej Polsce tych złotówek? Ja nie mogę tego wymówić, bo mi się wymiotować chce. Polska to jest taki naprawdę biedny kraj. No spokojnie, nie martw się. Taka restauracja to musi wziąć. O, już, co? Już idzie kelner. Idzie? Idzie, spokojnie, nie ma co się dać. Ileż można czekać? Buongiorno! No, habla espanol. English? Yes, English. Yes, can I help you? No, to co mamo chcesz? A wiesz co, ja już w zasadzie synku wybrałam. A, państwo z Polski. O, proszę, a pan po polsku. Wow, kelner Polak! Dobra, już. Mówiłem, że już się nie będę z tego śmiał. Po prostu umówmy się, wszyscy na Gran Canaria są z Polski i wszyscy mówią po polsku. Przejdźmy dalej. Jestem tutaj kelnerem, mówię, jestem Polakiem. Jak no miło spotkać kogoś znajomego. Znajomego! Bo my wszyscy Polacy się znamy, no nie? W sumie jest pan pierwszą osobą z Polski, którą żeśmy spotkali od czasu przyjazdu. Naprawdę? Naprawdę. Dla mnie jest to też niespodzianka. Pierwszy raz gościmy Polaków. Także miło mi było spotkać pana. Mi również. Bardzo fajnie. I my już żeśmy zadecydowali. Już państwo zadecydowali. Tak. Miło, że pan kelner tak rozmawia z klientami. Tak sobie mówią, że państwo są pierwszymi Polakami, jakich spotykam tutaj. Wspaniale, wspaniale. Panie kelner, pan wie, że oni są z Polski, prawda? Pan nie dostanie napiwku. Ale w tym odcinku obrażałem Polaków, no nie? Ale mogę, bo ja jestem z Polski. Z grubymi ludźmi to działało, tak? Jak się tak tłumaczyłem, że mogę obrażać grubych ludzi, bo sam jestem gruby. Nikt się mnie o to nie czepiał. Więc teraz możemy obrażać Polaków, bo przecież w końcu ja jestem z Polski, no nie? Bym poprosiła jakąś surweczkę, sałatkę. Jest coś? Jest? Można prosić? Czy na przykład z tuńczykiem? Może być, bardzo dobrze, proszę. Dla pana? Ja bym poprosił schabowego. Schabowego, a może stek z wołowinki hiszpańskiej? Poleca pan dobre te? Świeża, świeża wołowina. Jeżeli tak pan mówi, to bardzo proszę. Spróbujemy. Mocno spieczony? Nie, bardzo bym prosił, żeby nie był mocno spieczony. Dobrze, dobrze. Dziękuję. Lekko krwisty. Tak jest. I dla pana? No ja to bym prosił jakieś frytki, nie wiem, może. Jakiś kurczak do tego jeszcze jest. Może pizza, frytki, pizza, te sprawy? Może kurczak? Mają pan tutaj KFC? Dobrze. Dobra. Dobrze. Czyli kartę mogę zabrać. Bardzo proszę. Tak jest. Tak. Także dziękujemy na razie. Dziękuję również. Za chwilkę przyniosę nic. Dobrze. Patrzcie, widzieliście jaka obsługa? W Polsce kelner by cię na pewno tak nie potraktował. Ale tylko bardzo miły. Co podać? Ble, ble, ble. Szybko, szybko, kurde, bo do następnego musi lecieć. Ale zobacz jeszcze to na klasę tej restauracji. Naprawdę ta restauracja to było coś. Bo ja wiem. Nie, żebym się czepił, ale kelner nawet ich nie zapytał o to, co chcą do picia. Just saying.
Po 30 minutach kelner przynosi zamówione danie. Proszę bardzo. I dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Życzę smacznego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pięknie to wygląda. Bardzo apetycznie. Apetycznie, smacznie. Pięknie? Jak co ten, Wiesiu, nie narzekaj. Co ten styk taki mały jest? No ale tato, Wiesiu, daj spokój. Gdyby to był schabowy, to by był na pół talerza. Serio, ziemniaczek w folii aluminiowej, sos na środku talerza w plastikowym opakowaniu i kawałek mięcha. Pięknie? Tato, daj spokój. Ale czy... zobacz, co Wiesiu, to jest. Uspokój się. Czy chociaż raz nie możemy zjeść normalnie w restauracji? Podał ci ładnie kelner, to zjemy teraz. Słuchaj, w spokoju. Ciekawe ile... Grażynka, gdzie jest ta waga? Wzięłaś ją? Grażynka, posłuchaj mnie, posłuchaj. Niemcy pewnie większe steki dostają. Mam tutaj... Co, wy wagę wzięliście do restauracji? Spokojnie, synek. Well, that's fucking brilliant! Dlaczego ja nigdy na to nie wpadłem? Przecież można ważyć to mięcho i potem się czepiać, że oto w menu jest napisane 150 gramów. A co to kurde jest? Co to jest? Więc teraz pro tip dla moich kochanych widzów. Jeżeli ktoś z was pracuje w restauracji i zobaczycie mnie wchodzącego do waszej restauracji, to lepiej uważajcie, ile dajecie mi jedzenia. O no, bo będę ważył! No co ty robisz, tato? Gramatura to jest gramatura, pamiętaj. Marcin nie wierzy własnym oczom. Jego ojciec będzie ważył stek. Dla chłopaka to wielki wstyd. Nawet Grażyna uspokaja męża. Wiesiek, uspokój się, porażka. Proszę cię. Nie rób nam wstydu. Jesteśmy na wakacjach, a 100 gram. 100 gram. No to tyle może mał mieć w karcie. Gdzie jest kelner? Kelner? No ale to oni pewnie ważyli tego stejka, zanim jeszcze na patelnię go włożyli. Jeszcze jak był pełen wody i tak dalej. No nie, dlatego może był wtedy cięższy. Nie wiem, debil jestem. Nie znam się, jestem youtuberem. Ja nic nie potrafię. La, 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 la. Wiesław, uspokój Wiesław. Się. Ale czy chociaż raz nie może być normalnie? Tak, słucham pana. Proszę pana, ja się chciałem zapytać. Ten stek gramaturowo ile powinien ważyć? 150 gram. A dlaczego on waży tylko 100? Proszę, niech pan spojrzy. 100 gram waży. No ma pan rację. Przepraszam, zaszło jakieś nieporozumienie. Proszę pana, za swoje ciężko zapracowane pieniądze ja się nie dam kroić. Przepraszam bardzo. Gramatura przepraszam. To jest gramatura, to prawda? Daj spokój. Wiesiu, uspokój. Powiedział rozumiem. Się, uspokój się, pan cię przeprosił, uspokój się. Proszę z powrotem wziąć ten talerz, ja... W wojsku to było tak, że coś ważyło 150, to było 170 podane. Ale Wiesiu, to swoje... nie jesteśmy w wojsku. Kucharz, Wiesiu. Gdyby takie coś zrobił, to by po ryju proszę dawno pana, dostał. Proszę się nie denerwować, ja przyniosę nową porcję. Uspokój się, proszę cię. Pan cię przeprosił, będzie tak. Dobrze. Musiało zaś jakieś nieporozumienie, zaraz panu przynoszę nową porcję. No po co te awantury? Czy chociaż ja mogę zjeść? Wy spokojnie możecie już spożywać. No, synek, czekaj. Policzmy, ile frytek dostałeś. Raz, dwa, trzy. 23 frytki. W menu jest napisane 25 frytek. To ty nie rób takich cyrków. Z nimi to nie można nawet gdzieś wyjść. Pomyślałem sobie, że jeszcze tydzień na tych wyspach i wszyscy będą się z nas śmiali. Marcin, jak coś, to wcale nie potrzebujemy jeszcze jednego tygodnia. My się już z ciebie śmiejemy. Wieczorem Grażyna przyszła do pokoju Marcina, aby pościelić mu łóżko. Chce, żeby jej jedyny syn dobrze się wyspał. Boże, to tak czy siak cud, że on nie ma pokoju z rodzicami, tylko ma swój oddzielny własny pokój. To po prostu... Chodź, synku, przygotowałam ci łóżko do spania. Położysz się spać. Dzisiaj miałeś tyle atrakcji. Chodź, synek, chodź. Godzina 20:30, najwyższy czas do spanka. Chodź, sweet night, słodka noc. Sweet night po angielsku, słodka noc. Jesteś na pewno zmęczony. Wiesz co, rozmawiałem z Kasią i ona wpadła na genialny pomysł. Wymyśliła, że dzisiaj, żebym do baru razem z nimi poszedł. No co na plaży jest fajny bar. No przecież jesteś tak zmęczony. Zobacz, ile cię żeśmy chodzili, ile żeśmy zwiedzali. Marcinek, musisz wypocząć. No tak, no ale są wakacje. No są wakacje, ale jutro będziemy mieli nowe przygody, nowe atrakcje. Wypoczniesz, będziesz wypoczęty, będziesz miał siłę na jutrzejszy dzień. Zastanawiałam się, czy nie byłam dla niego zbyt surowa. Ale ja nie chciałam, żeby on wychodził z tym towarzystwem. A zwłaszcza o tej porze. Nie zasnęłabym z nerwów. No dobrze, no to w sumie może bym się położył rzeczywiście spać. Będę bardziej zrelaksowany. No. I wtedy będziemy jutro zwiedzać kolejne części wyspy. Wiesz co, synku, a ja ci przyniosę ciepłego mleka, napijesz się. Nie, mamo, naprawdę. Dobrze ci to zrobi. Trzeba. Zostaw już te ubrania. Marcin chce, by matka jak najszybciej wyszła z jego pokoju. Postanowił wymknąć się przez balkon do klubu, w którym umówił się z Kasią. Idziemy razem do baru.
Coś tak właśnie podejrzewałem, że Marcin zbyt łatwo się zgodził z matką, żeby po prostu pójść spać. Coś tak podejrzewałem. Ja to detektyw jestem, detektyw. Rutkowski na moim miejscu już by 3 konferencje prasowe zwołał. Idziemy razem do baru, razem z tatem i ty pójdziesz razem z nami. Co? Co no może, może pójdziemy. No dobrze, no to dobranoc, mamo. Dobranoc, synku. Nie miałem ochoty iść spać wtedy, kiedy ona mi kazała. Byłem na wakacjach, więc postanowiłem, że się wymknę i pójdę na tą imprezę. Pamiętaj ten czas! Tymczasem Marcin potajemnie wymknął się z pokoju. Wcześniej umówił się z Kasią i znajomymi na deptaku, wzdłuż którego jest wiele klubów. Jak zwykle Kacper i Szymon śmieją się z 17-latka. Cześć Marcin! Roma. Cześć! A co ty takie masz te... oldschoolowe kresy, co to są? Ten chłopak nie zdaje sobie sprawy z tego, jak czasy się bardzo zmieniły od czasu nagrywania tego paradokumentu. Aktualnie to, co Marcin ma na sobie, jest szczytem mody! A co ty tak późno jesteś? Co... No normalnie. No właśnie, co ty tak? Udało mi się, wymknąłem się z hotelu. Wymknęłaś się, a nie będziesz miał żadnych problemów z tego? Patrz, jaki mężczyzna z niego już dorasta. Chyba nie, jako się wytłumaczę, rodzice. No to spoko, no to dobra. Wiedziałem, że matka dostanie zawału, jak się dowie, że uciekłem. Ale chciałem się spotkać z kumplami i z Kasią, więc tak zrobiłem. Ja myślę, że wiesz, my tu sobie gadu, a w gardle zaschło. No. O! I co? Zdecydowanie. No i co? Myślę, że Marcin mógłby sobie nam no, mógłbyś ruszyć. Tak? No i coś no, kupić no, do picia. Nie, myślę, że Marcin już jak się wymknął, jak już jest taki, wiesz. No dobra, my tu gadu, a tutaj w gardle suszy, to co, idziemy pić? No tak, to możemy iść. Tutaj widziałem obok taki klub, to tam możemy pójść tam się napić, no nie, i potańczyć trochę. Marcin, proszę cię, my z Polski jesteśmy. Tutaj jest monopolowy, tutaj taniej kupimy alkohol niż w klubie. Sprytny no. Człowiekiem. Chodź Kasia, może pójdziemy razem. Słuchaj, no dobra. No idźcie, śmiało. Ale ty, Kaśka, zostajesz, ej. Czemu z nim idziesz? Bye, czemu bye. Ona z nim poszła? Stary, nie wiem, musi zacząć działać jakoś. Ja mówiłem, że Marcin jest ładnie ubrany, to wam się tylko wydaje, że jest brzydko ubrany. On jest ślicznym chłopcem! Jedyna tak naprawdę wada Marcina jest taka, że butów nie potrafi wiązać. Ale od tego są rzepy! Mnie to wkurza powoli, wiesz? No, wcale się nie dziwię, stary. I to nie tak miał stary wyglądać wszystko. Nie no, to musi zacząć działać, bo jak on ci ją odbije, taci ziomek, stary, no bez przesady. Dobra, mamy jeszcze czas, wiesz o co chodzi. To naprawdę nie było w porządku, że Szymek z Kacprem psuli Marcinowi całą imprezę. On naprawdę był słodki na swój sposób i bardzo go polubiłam. I szkoda mi go było. A, i szkoda mi go było. Ach tak, moja stara technika. Podrywania dziewczyn na litość. Nigdy nie zadziałało, a i tak to robiłem. Po chwili Marcin i Kasia wracają z klubu z koktajlami. Szymon i Kacper cieszą się z darmowych drinków. No proszę, klasa no, sama w sobie. No. A powiedz mi, skąd ojro miałeś? Ej, od mamy? Ostatnia kolejka, słyszysz? Następnym razem ty stawiasz, bo już przeginać się. Nie no, ten koleś to niezły numer. Zawsze był z niego łba w popachy. A do tego na każdej imprezie nie trzeba było wydawać kasy, bo wszystko nam stawiał. Może to głupie, że ciągle stawiałem im koktajle, no ale chciałem im się przypodobać. Ej, Marcin, ja mam pomysł. Co? Skoro już się wyrwałeś na noc, to po co wracać wcześniej do domu? Mnóstwo klubów. Nie. Idziemy za tyle czasu. No, idziemy się ja zabawić. Wiem, ale ja nie mogę. Nie, no, nie, ja nie mogę. Nie będziesz miał problemów, jak z nimi no, pójdziesz? No właśnie nie wiem, bo chyba... Chociaż wiesz co? Myślę, że ja dam radę. Wezmę tak? sobie no, coś no, wkręcę i to jest po prostu... Okay. I się o, tak? Kaśka ucieszy? A ja no, ci coś jeszcze pokażę. No, trzymaj, Kacper. Będzie świetnie, nie? Specjalny krok ja taneczny, tak, którym podbijesz wszystkie kluby. No, ciekawa jestem. Stajesz nie potknij. I robisz wyskok, no, i stoisz, lądujesz, i wszystkie jest. Są twoje. Wszystkie są twoje. Uważaj, Marcin. No stary, jeszcze trochę i będzie ekstra, to jest to, o czym mówiłem właśnie. Co, lecimy? Lecimy szkoda czasu. No kurde, milordzie. To tak jeszcze mówi, Chryste. Po tym jednym tekście można wyczuć, ile lat ma ten serial. Najbardziej w Marcinie mi się podobało to, że nie był taki jak inni. A. Ja nie jestem taki jak inni. Kocham dobrą książkę i podróże. Gdy na Gran Canaria wstał nowy dzień, Marcin wraca z imprezy. Po tym jak w tajemnicy przed rodzicami wymknął się z hotelu, bawił się z Kasią, Kacprem i Szymonem do białego rana. Chłopak spieszy się, bo nie chce, by rodzice się o tym dowiedzieli. Chce choć na chwilę się zdrzemnąć. Wie, że rodzice przygotowali mu na dziś wiele atrakcji. Niestety jego nadopiekuńcza matka pojawia się w pokoju i urządza pobudkę.
Marcin, syneczku, wstajemy, pobudka, na śniadanie. Już, chwila. Szybciutko wstajesz, ojciec już dawno poszedł pobiegać. Załamałem się, gdy matka weszła. Szybciutko, Marcinku, wstawaj, wstawaj! Tatuś już od 4 godzin leży na basenie i zajmuje nam leżaki. Chciałem tylko chwilę zasnąć, ale nie, ten cały ich program wakacyjny. Nie miałem na to ani siły, ani ochoty. Dobrze, mamo. Mamy jeszcze dzisiaj tyle zwiedzania, wstawaj, synku! Dobra, dobra, jeszcze 5 minut. A co te okna tak pootwierane? No są po prostu pootwierane. Jeszcze nie się przewinisz i będziesz chory. Mamo, daj spokój. Grażyna, 40 stopni jest, jesteśmy na Gran Canaria, środek wakacji. Może mieć otwarte okno. Dobrze, że Marcin położył się wcześniej spać. Widocznie potrzebował snu. Ale nie mogłam pozwolić na to, żeby się wylegiwał. Przecież mieliśmy takie plany. To była chyba kara za to, że uciekłem. Ale następnym razem zrobiłbym tak samo, bo naprawdę świetnie się bawiłem. W tym samym czasie Dereszowie są już na plaży. Wiesław przygotowuje wykrywacz metali. Chce pod piaskiem znaleźć pieniądze lub inne kosztowności zgubione przez turystów. Panie Wiesławie, podobno dużo kosztowności turyści zostawiają w swoich torebkach na plaży i plecakach. Tam żyła złota podobno. Grażyna z okazji dzisiejszych 18 urodzin Marcina zbudowała mu samochód z piasku. Rodzice budują mu taką piaskową rzeźbę co roku. Jezus Maria, ja wewnętrznie po prostu cringuję za Marcina. Biedny chłopak. Widzowie, kochani moi. Czy mogę poprosić o znicze w komentarzach dla Marcinka? Marcinek, chciałbym cię pocieszyć i powiedzieć, że no może i cierpisz teraz w tym obecnym życiu, ale potem jak wiesz już tam... To czeka cię raj potem, ale ja w takie rzeczy nie wierzę, więc generalnie Marcin masz przesrane. Hey, nice fucked up. Chłopak jednak marzy tylko o jednym. O wyspaniu się. Usiądź, proszę. Po co? Wejdź do środka. Zobaczymy, jak pasuje do ciebie. Boże, mamo. Wiesiu, a może nam zdjęcie... Wow. To auto jest nieprzepisowe. Gdzie są poduszki powietrzne? Co tam, panie Elon Musk? Pan wcale pierwszy nie był. Mama Marcina była pierwsza przy budowie w pełni ekologicznego auta. Z piasku je zrobiła. Popatrz, żeby miał pamiątkę na 18 urodziny swoje. No, przytulcie się ładnie. Marcinku. Przytulcie się ładnie. Marcinku, ja tatuś nam zdjęcie zrobi. Marcinku, popatrz. Uwaga, popatrz, uśmiech. Popatrz, tatuś zdjęcie zrobi. Super. Co roku masz takie. Super. Marcinek. Co? Obudź się, proszę. Marcinek, nie idź w stronę światła. Za młody jesteś. Nie idź tam. Wiem, że chcesz. Na twoim miejscu też bym chciał, ale daj radę. Wytrzymaj. Miałem ochotę tylko zasnąć. Na wieki. Ale nie, oni mnie musieli męczyć. Tylko jeszcze jedno zdjęcie. Ile można? No, uśmiechnij Marcinek. Się, Marcinku. Marcinek, nie śpimy, kochanie. No, Graszka, już? Teraz róbcie sobie sami zdjęcie. Ja biorę swój nowy sprzęt, który pożyczyłem od kolegi z wojska. I idę na poszukiwania. Marcinku! Tutaj jestem! Marcinek! Jeszcze jedno, Marcinku, jeszcze jedno! Jeszcze z tej strony. No witam, Marcin. Dzień dobry. Nie, ten człowiek był jakiś nienormalny. Zachowywał się, jakby miał 10 lat. No bo kto normalny, w jego wieku, wsiada do samochodziku z piasku i czeka, aż mama zrobi mu zdjęcie. Ale masz wóz, stary, nie no, siadaj! Ja ci zazdroszczę takiego czegoś, naprawdę. Może mnie gdzieś podrzucisz. Daj spokój. Ale czego ty się tak naśmiewasz? Nie, no po prostu zazdroszczę. Z rodzicami na wakacje, też byś miał takie autko. No właśnie, no teraz rozumiem. Marcinek co roku taki prezent od nas dostaje. Ja nie sądzę, żeby było warto jechać z rodzicami na wakacje, żeby dostać takie autko. Nie sądzę. Taki prezent od nas dostaje. Oczywiście. Dobra, wiesz co, Marcinku? Jak skończycie tą sesję, to może zapraszam do nas. Będziemy grać w siatkę i przydałby nam się... Teraz lecicie w siatkówki grać? No przyda nam się jeden zawodnik. Świetny sposób spędzenia swoich 18 urodzin. Jezu, naprawdę, zapalmy znicza dla Marcinka w komentarzach. Błagam! No przyda nam się jeden zawodnik. To ja bardzo chętnie do was dołączę. No to zapraszam. No dobra, to ja mamo wezmę rzeczy i pójdę, spokojnie. Od pół godziny Szymon i Kacper grają w siatkówkę przeciwko Kasi i Marcinowi. Chłopak bardzo zbliżył się do dziewczyny. Kiedy Kasia niefortunnie upadła, pomógł jej wstać. Takie zachowanie zwróciło uwagę jej brata i Szymona. Taki dżentelmen pewnie jeszcze stipował fedorę. My lady? Obaj zastanawiają się, czy czasem Kasi nie spodobał się Marcin. Czemu ona się tak do niego przymienia? O co chodzi? Co się jaja dzisiaj? Ja mnie denerwuję, poczekaj. Wiecie co? Może zmienimy składy, dobra? Ale czemu? Bo jest nudno, wiesz? No, ale ja będę z tobą, ona będzie rodzeństwo razem. Nie, dobra, naprawdę, chodź. Po zmianie drużyn zabawa trwa dalej. Szymon zauważył, że Kasi podoba się Marcin. Przyjeżdżając do Hiszpanii miał nadzieję, że dziewczyna zwróci na niego uwagę.
Niestety pojawił się rywal, którego chłopak chce wyeliminować. Jezus Maria, brutalnie! Ej, Szymon, to już nie jest zabawne. Marcin, dobra, moja była, przestań, niech trochę masy nabierze. Nie, dzięki, dzięki. Ej, naprawdę, nie podoba mi się z tego. Przestań, fajnie dopiero zaczęło być, co? No. Idę się wykąpać, idziemy na imprezę. Szymon, czy możesz przestać być takim dużym gościem? Ale laska, ja jestem dużym gościem for you! Od razu wiedziałam, o co chodziło Szymonowi i dlatego chciałam przerwać tą grę, bo to było naprawdę nie w porządku. Kasia ma pretensje do Szymona za to, jak się zachowuje. Tymczasem do Marcina przychodzi jego zatroskana mama. Synku Marcin, nie, moja matka. Gdzie ty się podziewasz? No ale co? Takie co słoneczko, stało? Bez czapeczki jesteś, no, trzeba założyć czapeczkę, posmarować. Dobrze się składa, bo chciałam z panią porozmawiać. Dzień dobry. Było mi tak głupio, gdy mama przyszła z tą czapeczką i z tym kremikiem. Oni się tak ze mnie naśmiewali, tylko Kaśka była dla mnie miła, ale nie byłem pewien, ile ona to jeszcze wytrzyma. Czemu miałoby mu być głupio, że ja mu przynoszę czapkę? Przecież nie chciałam, żeby dostał udaru. Z jednej strony tak, proszę pani, z drugiej... Przecież matką jest się przez całe życie. On, widulek, się nie mógł nawet oddalić nigdzie z hotelu, bo ciągle się pojawiała jego matka. I myślałam, żeby mógł porozmawiać z nią o tym, ponieważ ona by się chyba nigdy nie domyśliła, że to jest nie w porządku. Ponieważ my wychodzimy dzisiaj wieczorem do dyskoteki i chciałabym zabrać Marcina. Czy wyraża pani zgodę na to? Kategorycznie zabraniam. Czy wyraża pani na to zgodę? Czy podpisze pani usprawiedliwienie dla Marcina? Jest zmęczony, on wczoraj miał... Ale proszę, ale on tak dobrze się z Kasią tak fajnie. Musi odpocząć. Wyspać się, on taki niewyspany chodzi. No dobra, no to co, może innym razem, trzymaj się, nie? No dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Miłość życia znalazła, tu nagle matka się pojawia. O nie, 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 nie. No, 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 no. To co ty chcesz teraz robić? Pójdziemy do taty. Zobaczymy, co tam tata robi. Pójdziemy do taty, tata nakrzyczy. Wiesz, będzie fajnie, jak zawsze. Tymczasem Marcin po obiedzie, jak zawsze podczas wakacji, gra z rodzicami Fińczyka. Kolejny raz wygrała Grażyna. Chłopak jest wściekły. Chciałby w końcu być trochę samodzielny. Do tej pory nadopiekuńcza matka i zaborczy ojciec nie pozwalali mu oddalić się od nich na dłużej. Chłopak ma już dosyć takiego traktowania. Marcin, co się stało? Chodź, zagramy jeszcze raz. Trzeba umieć w życiu przegrywać. Nie będę grał w tą zasadę grę. Marcin, teraz ci się na pewno uda. Teraz wygrasz. Marcin, jak ty się zachowujesz? Marcinku, jak ty się zachowujesz? Wybacz, Marcin. Przepraszam. Truskawkowe. Cherry flavored. Want a taste? My chcemy dla ciebie jak najlepiej. Jak ty się zachowujesz? Jak najlepiej, zawsze wy chcecie jak najlepiej. A co do czego przyjdzie, to tylko jakieś durne zdjęcia przy samochodzikach, Chińczyk i nic więcej. Jakieś zasrane jeszcze spacerki. Ale zawsze ci się to podobało. No ale Marcin, auto z piasku, Chińczyk, spacerki. Czego ty potrzebujesz więcej do szczęścia? Do sobie Marcin właśnie opisał idealne życie. Zawsze mi się podobało, ale nie mam 5 lat. Jestem już dorosły. Tłumaczyłem i tłumaczyłem, ale do nich nic nie docierało. Już nie wiedziałem, co mam zrobić, aby mnie zrozumieli. Zobacz. Zobacz, coś narobił. Przez ciebie teraz matka płacze. Weź ją przeproś. Twoje zachowanie było nieodpowiednie. Mamo, no nie wiesz chciałem o tym, że stara się, żeby nasze wakacje były wspaniałe i udane. A ty co robisz? Nie chciałem, przepraszam. Wiedziałem, że mam rację, ale miałem wyrzuty sumienia, że zrobiłem mamie przykrość. Najgorsze było to, że oni myśleli, że zawsze mają rację i że wiedzą, co dla mnie najlepsze. A powiedz nam, co chciałbyś robić? Chciałbym sobie wreszcie dzisiaj pójść na dyskotekę, pobawić się ze znajomymi. Nie podoba mi się ten pomysł kategorycznie, nie zgadzam się. Czemu ty masz wiecznie takie problemy? Ja nie mam problemów, nie zgadzam się. Puśćmy go, niech sobie pójdzie na tą dyskotekę dzisiaj. Grażynka, ale ja się na to nie zgadzam, koniec. Ale nie mam 5 lat, mówiłem już. Naprawdę, pójdzie sobie, chcę sobie pójść pobawić się. Wyszaleje się chłopak, dajmy mu, zaufajmy mu. Posłuchaj, zgodzę się pod jednym warunkiem. No jakie? Punkt 12, jesteś w domu. O której? O 12? No impreza się dopiero wtedy zacznie, daj mi chociaż czas do drugiej. Nie, nie zgadzam się. No ale 12, jesteś w domu, albo nie idziesz wcale. Bo jak nie, do końca życia będziemy grali w tego Chińczyka. Dobra, tata, okej, ale mogę być nieprzytomny od alkoholu. To jest mój warunek. Wow, bez alkoholu można się bawić? What the fuck? Punkt 12, jesteś w domu. I podziękuj mamie, bo to jest jej zasługa, że pozwoliłem ci wyjść. No w zasadzie to masz rację. Dzięki ci, mamo. Dobra, to ja lecę, idę się zbierać. Baw się dobrze, przygotuj się. Nic mnie to nie obchodziło, czy jemu to pasowało, czy nie. Dopóki jest na moim utrzymaniu, będzie się trzymał moich zasad. A ci jego znajomi, według mnie, to nie było odpowiednie towarzystwo dla niego. Wieczorem Marcin wybrał się na imprezę. W
chce cieszyć się tym, że może chociaż do północy być bez rodziców. Niestety, jak zwykle, Szymon i Kacper śmieją się z niego i z tego, jak wygląda. Siemano, chłopaki. Cześć, Marcin. Siemano. Jezus Maria, chłopak przyszedł w swetrze na imprezę. No wielkie mi halo. Przestańcie! Marcin Dubiel, możesz się odwalić od naszego kochanego Marcinka w sweterku? Zostaw go w spokoju. Jezus Maria, no zostaw! No pędzi sweterek masz? No tak, posilnie. Z kim on tu jest? Super. A no, ile masz pięknie, wojownie. No, wszystko do 12. Ale nie martw się, zostanę dłużej trochę. No, pewnie. Przestańcie, a wyśpisz się na jutro na pewno? Odwal się ode mnie. Wyśpisz się? Lepiej się o siebie martw. Co, jak z tymi Hiszpankami lecisz? Chodź, dobra. Trochę, wiesz co, poprawię ci fryzurkę. Jest model stary, to jest, wiesz. Ściągaj. Ale co, co jest ze mnie tak? Wiesz co, trochę nie dzisiejsza. Dziewczyna rozbiera Marcinka. Marcinek, mama cię ostrzegała? Mówiła, że tak z tobą będzie, że panie w wielkim mieście robią takie rzeczy pięknym chłopcom jak ty. Koszulę wyjmij, jakbyś mógł jeszcze. Bardzo cię proszę, może byś zdjął te skarpetki, co, bo trochę obciach. No nie nosi się skarpet do sandałów. Naprawdę doceniam jego zaangażowanie do klasycznego polskiego wyglądu na wakacjach. Zobacz, patrz. Ale te skarpetki. Przewiewne, Alvaro, zobacz, popatrz. Ty może weźmiesz sobie skarpetki, można to powiedz mi, co ja, ja mogę pożyczyć skarpetki. Co ja teraz robię z tymi skarpetkami? Wiesz co, ja ci mogę schować rzeczy. Nie odwal, powiedziałem ci już. Nie mogę. Nie, wiesz co, nie chowaj, ja sobie może je do kieszeni sadzę. Ej, to weź do torebki jej daj jednak, może zgubisz w kieszeni. O, przestań, Szymon, proszę cię. Spokój już. Patrz chodź, na Marcin, zabawimy się trochę. Ładnie wygląda. A ty jesteś najmłodszy, dzisiaj nam stawiasz koktajl. Nie jestem wcale najmłodszy, ale najlepiej wyglądasz. Szymon, zazdrośniku. Przyzwyczaj się, że ona już woli Marcina. Boże, no! Może gdybyś nie był takim chamem, który się Marcinka czepiał o wszystko, to może wtedy by zauważyła, że jest całkiem fajny, przystojny i w ogóle. Ale chamem jesteś, małpą wredną! Z tymi ciuchami to ja zazwyczaj nie zwracałem większej uwagi. Głównie to mama mi je kupowała. Dopiero Kasia mi je uświadomiła, że jest coś z nimi nie w porządku. Wow, 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 wow! Jest coś nie w porządku, jeżeli mama kupuje ci ubrania? Ha. Dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Proszę w komentarzach o znicz dla Marcinka. Jezu, biedny Marcinek. W najbliższym czasie oczywiście będziemy kontynuować jego historię, bo ja sam chcę to nagrać, chcę się dowiedzieć, jak ta historia Marcinka się skończy. Jak sobie poradzi z swoimi rodzicami, małpiszonami wrednymi. Jak zawsze na koniec proszę o łapkę w górę i subskrypcję. I do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem. Czy ja nie obiecuję, że najbliższy odcinek będzie znowu pamiętniki z wakacji? Pewnie nie będzie. Dopiero tam, wiecie, dwa odcinki, dlaczego ja minął czy świąt desen i dopiero wtedy będzie kontynuować historię Marcinka. Więc lepiej obserwować mój kanał, tak? Obserwować lepiej. No, warto.